Serdecznie witam ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Spodkowy Leśnej na kolejnym cotygodniowym studium Słowa Bożego. Dzisiejsze studium pod tytułem Stworzenie biblijnym tematem będziemy omawiali tutaj razem z Wami i towarzyszyć mi będą Iwona, Joanna i Tytus. A ja mam na imię Andrzej. Rozpoczniemy wspólną modlitwą. Będziemy modlić się teraz z Iwoną. Panie Boże ukochany, pragniemy bardzo podziękować Ci za to, że teraz możemy studiować Twoje święte słowo. Dziękujemy Panie bardzo za temat stworzenia, za to Boże, że Ty pragniesz, abyśmy jeszcze lepiej zrozumieli, że jesteś naszym stworzycielem. Prosimy Ciebie Panie bardzo o to, abyś dał nam mądrość, o to, aby Duch Twój święty oświecił nasz umysł, i prosimy Ciebie, Boże, ukochany o to, abyśmy poprzez tą lekcję mogli oddać sobie cześć i chwałę. W Twoje ręce, Boże, polecamy się. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. W całym kwartale omawiamy temat stworzenia. I dzisiaj zobaczymy, że ten temat nie jest tylko tematem rozpoczynającym Pismo Święte, jakby się niektórym wydawało. Bo księga Genezis, rodzaju, prawda, bo pierwsze dwa rozdziały opisujące to stworzenie, ale zobaczymy, że jest to temat przywijający się przez całe Pismo Święte. Zobaczymy dzisiaj, że nie tylko Księga Genezis, ale również psalmiści, również prorocy, również pewni patriarchowie, jak Hiob, często kroś nawiązywali do stworzenia. Jak również Nowy Testament, choć może to się dziwnie wydawać, mówi o stworzeniu. W wielu miejscach do niego się odwołuje, a nawet Pismo Święte kończy się nawiązaniem mocnym do idei stworzenia w Księdze Apokalipsy. Pamiętacie takie miejsca w Księdze Apokalipsy, gdzie się kończy takim, takim nawiązaniem do idei stworzenia? Kojarzycie jakieś miejsca? Jednym z takich przykładów jest, jest poselstwo pierwszego Anioła z 14 rozdziału objawienia. I tam właśnie czytamy o tym, że mamy oddać chwałę Bogu, który uczynił niebo, ziemię, morze i źródła wód. Mhm. No, gdzie czytamy o tym, że, że mamy oddać chwałę Bogu, który uczynił niebo, ziemię, morze i źródła wód? No W kilku miejscach. Między innymi jest to dziesięć jest to przykazań, w tym biblijne czwarte przykazanie. Ewidentnie nawiązuje. Ono jest w drugiej księdze Mojżeszowej w dwudziestym rozdziale, tak? Tak jest. Werset od 8 do 11. Tak, i szczególnie ten jedenasty werset. Tam właśnie jest napisane, że dlaczego mamy Bogu oddać chwałę? Ponieważ, jest, ponieważ on stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Aha. Dokładnie to jest cytat, po prostu Apokalipsa cytuje... cytuje... A raczej pewna parafraza cytatu, tak. bo, bo, bo końcówka jest nieco inna, ale ewidentnie nawiązuje do tej myśli właśnie z przykazania dotyczącego święcenia soboty, która się jawi nam w tym kontekście jako pamiątka stworzenia, pamiątka tygodnia stworzenia, pamiątka stwórczej mocy Bożej, pamiątka tego, że Bóg jest stworzycielem i dowód na to, że Bóg jest stworzycielem. Mhm. Czyli zobaczcie, Pismo Święte niejako zaczyna się opisem stworzenia, i Księga Apokalipsy kończąca Pismo Święte również do opisu stworzenia nawiązuje. Co takiego jest w tym opisie stworzenia, że, 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 że ta idea stworzenia jest tak ważna? Jak sądzicie? Na co nam chce Bóg zwrócić uwagę? Przede wszystkim myślę, że chcę pokazać na to, kto to stworzył, że to on w tym wszystkim jest po prostu najważniejszy, że on tak umiłował ludzi, że dostosował ten świat z tej pustki, z tego chaosu dla nas, dla, po to, żebyśmy my byli szczęśliwi, po to, żebyśmy jako szczęśliwe istoty mogli Bogu oddawać chwałę. To jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy Próbuje się zaprzeczyć temu, temu Mówi się, że pierwsze chyba dziewięć rozdziałów, że to, są, to nie są literalne, tylko to jest tam e, przekonać poezja. Tak, natomiast, natomiast i tworzy się do tego masę różnego rodzaju teorii, tylko po to, żeby udowodnić, tylko po to, żeby udowodnić, że, że to, co jest napisane w Piśmie Świętym, nie ma, nie ma racji kiedyś zrobiono, wznowiono dzieła Darwina, jak to było w 1960 roku, i, i na łamach, po prostu na wstępie do tych, do tych dzieł napisano, jakiś ewolucjonista się wypowiedział, i to po prostu uderzyło jak piorun. Mówi: Nie ma dowodów naukowych na to, że teoria Darwina jest prawdziwa, ale podajemy ją jako fakt, z tego powodu, że inaczej musielibyśmy uznać autentyczność Pisma Świętego. Tak więc tutaj tak naprawdę no, mamy y, przeciwstawione dwie religie. I może to jest odpowiedź, dlaczego w tym kończącym Księga Apokalipsy y, poselstwie, bo to jest, y, co prawda 14 rozdział jeszcze jej nie kończy, ale to jest y, y, takie końcowe poselstwo w ostatniej księdze które będzie głoszone ludziom przed przyjściem Chrystusa. To, które zacytowałeś na początku, to poselstwo pierwszego anioła, prawda? Tam jest proroctwo o trzech aniołach i ten pierwszy ma to poselstwo, że Bóg jest stworzycielem i to poselstwo być głoszone przed, jak następne opisy w Apokalipsie pokazują, żniwem ziemi, a żniwo ziemi to koniec świata. Czyli jest to wizja pewnego poselstwa kierowanego do świata przed jego końcem. I... Temu światu Bóg mówi, jestem Twoim stworzycielem. Tak? Mówi może właśnie dlatego, że, jak powiedziałeś, żyjemy w czasach, kiedy się tej stwórczej mocy Bożej Bogu zaprzecza. Kiedy odziera się go z atrybutu bycia twórcą, stworzycielem. Tak? Przenosząc to na naturę, na, ewoluc na, na ewolucję, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że przez ten cały opis stworzenia Bóg chce też pokazać nam, że ten cały proces stwarzania to nie jest coś, co po prostu wynikło tak, jak ty tu Tytus wspominał na przykład z tej ewolucji, ale że cały ten plan był taki dokładny, skrupulatny i że Bóg krok po kroku go realizował, że to wszystko było takie bardzo uporządkowane. Ostatnio też słyszałam, odnosząc się, Andrzeju, do tego, co powiedziałeś, takie doświadczenie. Nie pamiętam, gdzie było przeprowadzane, ale odnosiło się do, do życia, które daje Bóg. Naukowcy wzięli ziarno jakiegoś zboża i dokładnie badali, z jakich pierwiastków to ziarno się składa. Wzięli te same pierwiastki i zbudowali swoje ziarenko. Potem je zasadzili i chcieli obserwować, czy z tego ziarna powstanie roślina. Oczywiście roślina nie powstała byli zaskoczeni, dlaczego. Ale doszli do wniosku, że to właśnie jednak Bóg daje to całe życie. To ta iskra Boża, prawda? Rzeczywiście. Jak, jak bardzo wyraźnie ją widzimy w takim dokładniejszym opisie stworzenia ludzi, który jest w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, prawda? Kiedy, kiedy ten pierwszy taki opis, w którym Bóg postawił na pewną chronologię wydarzeń, by pokazać nam. Pewną cel, uporządkowanie i celowość aktu stwórczego. Tak jakby w drugim rozdziale księgi rodzaju Bóg skupia się, jakby na samym szóstym dniu. Najpierw, jak powiedziałem, dał nam to wszystko po kolei, a potem, jakby wziął szkło powiększające i przyłożył do szóstego dnia. prawda? I widzimy szczegóły szóstego dnia. Widzimy powstanie człowieka. Widzimy, że już go uformował z pierwiastków ziemi, ale. Uformowany ze wszystkiego, z czego my się dziś składamy, człowiek jeszcze nie był żywą istotą. Dopiero Bóg, czytamy, tchnął w nozdrze jego dech życia i stał się człowiek istotą żywą. Prawda? To jest to, jest to czego, to jest to, czego nauka, nauka może skopiować, ale nie może tchnąć. Może skopiować zewnętrzną formę, ale nie może tchnąć życia bo źródło życia jest tylko jedno Stwórca Tutaj y, szalenie istotne jest to żebyśmy y, zwrócili uwagę na to że jeżeli byśmy obalili czy uznali te pierwsze rozdziały Pisma Świętego tylko jako symboliczne to ja podejmuję się na tej podstawie obalić całe Pismo Święte, obalić łącznie z miłością do drugiego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że na przykład Pismo Święte, właśnie ten drugi rozdział, podaje, że na początku ilu ludzi stworzył Bóg? Tylko jednego. Na początku Bóg stworzył Adama, a później z żebra Adama stworzył kobietę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg chciał pokazać, że druga osoba jest Bożym darem dla człowieka. Kobieta była Bożym darem dla mężczyzny. I później, jak, jak to rozwiniemy, dzieci były Bożym darem dla kobiety i mężczyzny. I zatem idziemy, idąc jeszcze szerzej, wszyscy ludzie, którzy są na tym świecie, to jest Boży dar dla nas i my, jako chrześcijanie. Dlatego zobowiązujemy się do kochania tych wszystkich ludzi, bo to jest Boży dar dla każdego z nas. Skoro mówisz o Bożym darze dla mężczyzny, kobieta Bożym darem dla mężczyzny, nasze koleżanki się cieszą bardzo, no to od razu przyszła mi do głowy moja żona, mój dar dla mnie, Boży. I muszę tutaj powiedzieć, mam nadzieję, że nie będzie miała mi za złe, że oglądanie filmów z moją żoną czasem bywa męczące. Dlatego, że zajęta różnymi sprawami domowymi e, e, nie, nie, zawsze, e, nie, nie zawsze przychodzi na początek filmu. I jak ten początek filmu minie, to ja muszę jej potem, to co chwila się potem dopytuje. A, a ta osoba to co? A kto to? A tamten, prawda? A ta akcja to co i jak? A ja mówię, trzeba było być od początku. No nie miałam czasu, bo ty to masz czas, bo ty i tak dalej, prawda? E, no tak bywa. Ale to jest pewna, sądzę... W tym pewna nauka. Odrzućmy pierwsze rozdziały Pisma Świętego, a nie zrozumiemy całej reszty. Jak w dobrej powieści, jak w dobrym filmie, w pierwszych, na pierwszych kartach zaznaczone są wszystkie główne wątki, które dopiero na koniec są domknięte i wyjaśnione. Odrzućmy ten początek, a nie zrozumiemy ani środka, ani końca. Tam, są, tam jest stworzenie, tam jest upadek, tam jest zbawienie, tam, są, tam jest miłość Boga do człowieka, tam są wszystkie wątki. Odrzućmy literalne brzmienie i rozumienie tego. Stracimy poczucie sensu całej reszty. Właśnie chciałam podkreślić, że te pierwsze rozdziały są przepięknym opisem tego Bożego dzieła, ale przede wszystkim z tych pierwszych rozdziałów przelewa się wręcz przeogromna Boża miłość której tak naprawdę możemy doświadczać każdego dnia. No, proszę. Dla mnie też ten, tak początkowe te rozdziały o stworzeniu, poprzez tą lekcję zrozumiałam taką głębię w nich. Mhm. Dlatego, że gdy na przykład czytamy o tym, tak jak Tytus mówił, że, że Pan Bóg przyprowadza Adamowi Ewę, to pokazuje, tam jest napisane, tak, że, że powinni stać się jednym ciałem, pokazuje tą więź między nimi, tą bliskość. I ja spojrzałam na to też ze strony takiej mojej relacji z Bogiem, tak? Tego, że najpierw był tylko Adam i Pan Bóg i, i na pewno ich relacja się tak zacieśniła, ale Bóg zrozumiał, że Adamowi jest potrzebna jeszcze tak pomoc odpowiednia dla niego, jak czytamy w Piśmie Świętym, i stworzył właśnie dla niego kobietę. I i przykład ich małżeństwa doskonałego, którego dzisiaj no, niestety jest zdeformowane. Tak? Nie, nie mamy tak doskonałego małżeństwa jak było w Edenie, pokazuje, że nasza relacja z Panem Bogiem powinna również być taką jednością. Powinniśmy stać się z Bogiem właśnie tym jednym, powinniśmy mieć bliskie więzi. Czyli ze stworzenia, o którym czytamy w pierwszym i drugim rozdziale, możemy czerpać nie tylko tak przykład tego, że Bóg stworzył w pierwszym dniu, w drugim to czy tamto. Ale możemy również odebrać wzór dla naszej relacji, bo pierwszy i drugi rozdział to są tak naprawdę jedyne rozdziały, w których jest pokazane doskonałe życie, które było przed Grzechem. I tam mamy wzór na wiele różnych, można powiedzieć, takich wątków w naszym życiu, tak? czyli właśnie małżeństwa, relacji z Bogiem, relacji naszej z przyrodą. Także dzięki tej lekcji ja na przykład. Z, zaczęłam patrzeć troszkę inaczej na, na te rozdziały i, i widać też właśnie na początku poprzez to stworzenie to, że Bóg jest naszym Stwórcą, widać niesamowitą Jego miłość i, i na przykład w, w przypadku osób, które dajmy na to są porzucone przez rodziców, tak, mhm. nie doświadczyły w życiu zbyt wiele miłości, gdy dowiadują się o tym, że ich Stwórcą jest Bóg, Ktoś, kto ukształtował człowieka swoimi dłońmi, to naprawdę może podnieść poczucie wartości i, i dodać takiej chęci do tego, że, że warto jest żyć, bo jest ktoś, kto mnie kocha. A ja chcę to tak jakby jeszcze trochę bardziej na Ziemię sprowadzić. Zwłaszcza dla tych z naszych słuchaczy, którzy być może nie są tak przekonani do Biblii jak my jesteśmy, prawda, do jej wiarygodności, wartości itd i może dopiero szukają, szukają pewnego przekonania. Myślę sobie, gdy czytam ten drugi rozdział, gdy, gdy czytam przez to szkło powiększające o tym szóstym dniu, prawda, opisującym stworzenie człowieka, jak Pan Bóg, zanim stworzył człowieka, jak przygotował mu otoczenie, tak? jak zadbał, żeby to było doskonałe otoczenie, żeby mogło przyjąć ten doskonały twór Jego ręki. To tak sobie wyobrażam, jakby nawiązując do słów, które powiedziałaś o tej miłości Boga, prawda? Gdzie widać tamtą miłość Boga? I myślę sobie przez analogię. Do życia rodzinnego w końcu Bóg prosił, żebyśmy nazywali Go Ojcem. Co robią rodzice spodziewający się dziecka? Przygotowują Co robią? Przygotowują się otoczenie środowisko dla tego dziecka prawda malują pokój czyszczą tam wszystko nowe rzeczy przygotowują tak łóżeczko szafeczka pieluszki różne tam rzeczy są przygotowane prawda stoliczek przy łóżeczku wszystko co do pielęgnacji dziecka jest potrzebne jest przygotowane zanim się pojawi i dopiero potem się pojawia to jest wyraz miłości boga Miłości rodziców, traktujemy to jako naturalny wyraz miłości rodziców do dziecka. Zechciejmy potraktować przez, w studium drugiego rozdziału o raju, o tym przygotowanym miejscu dla człowieka, zanim miał się tam pojawić. Jako wyraz miłości Boga Ojca do, swych, do, do swego stworzenia. No ale niektórzy ludzie próbują. Podważać wiarygodność Pisma Świętego. Przeciwstawiać rozdział drugi rozdziałowi pierwszemu. Sugerować, że pierwszy rozdział napisał kto inny, że drugi rozdział napisał kto inny, że są ze sobą sprzeczne i tak dalej, i tak dalej. Tak to widzicie? Ja osobiście gdy czytam pierwszy i drugi rozdział. Jakie sprzeczności? Nie, to po pierwsze nie widzę żadnych sprzeczności. Po prostu widzę uzupełnienie tak, w drugim rozdziale tego, co Pan Bóg napisał w pierwszym. Na przykład pierwszy kończy się na tym, że Bóg stworzył tak mężczyznę, później, że, że mężczyzna i niewiasta tak powstali, a w drugim rozdziale pisze już o tym, że oni mają stać się jednym ciałem, tak nawiązuje do tego, że mają stać się małżeństwem. Czyli w pierwszym jakby czytamy o tym, że ich stwarza, a w drugim. Czytamy o tym, jaki jest cel ich istnienia, relacje, do czego mają dążyć. Także widać po prostu, że Bóg rozwija w drugim rozdziale to, co zostało zawarte w pierwszym. Czyli nie możemy traktować ich przeciwstawnie, ile uzupełniająco. A kropkę nad idla chrześcijan powinna stanowić wypowiedź Jezusa z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. Zobaczcie razem ze mną werset. Czwarty, po szósty, tam w dyskusji, w dyskusji z Żydami, z faryzeuszami, konkretnie na temat rozwodów, czy można odesłać kobietę, czy mężczyzna może odesłać kobietę i tak dalej, odpowiada im i mówi, czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Przecież te słowa są nawiązaniem do. Do jakich słów? Do jakiego rozdziału? Do rozdziału pierwszego. pierwszego. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich, tak? Mhm. A potem dalej. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną, i tych dwoje będzie jednym ciałem. Ale te słowa są już nawiązaniem do rozdziału drugiego. Mhm. Do opisu stworzenia z drugiego rozdziału. O czym te słowa świadczą, waszym zdaniem? Czego dowodem powinny być dla każdego chrześcijanina, który być może ma jeszcze jakieś wątpliwości, czy rzeczywiście pierwsze rozdziały są prawdą. No, jeżeli Jezus cytuje i jedno i drugie, no, czy, Jezus, czy możemy oskarżać Jezusa o kłamstwo? No, no nie możemy. Zakładamy, że to była istota doskonała. A on tutaj pokazuje i, i pierwszy rozdział, i drugi rozdział jako, jako fakt. Natomiast ja może jeszcze sobie pozwolę troszeczkę wrócić do tego y, tematu drugiego rozdziału, bo moim zdaniem y, drugi rozdział y, to jest taki troszeczkę, taki stryczek w nos dla tych ludzi, którzy... Y, Próbują udowodnić, że te sześć dni stworzenia to nie było literalne sześć dni, tylko to, było, to były okresy, wielomilionowe okresy. Bo ja rozmawiam gdzieś tam z tymi ludźmi nieraz, i oni, i oni mówią, tak, to był okres, i te rośliny one na pewno istniały, one się rozwijały, one rosły tam, prawda, co prawda nie wiem, jak one mogły się rozwijać, jeżeli nie było zwierząt, które by je zapylały, ale oni, oni mówią, że to nawet przez miliony lat one mogły sobie rosnąć. A tymczasem w drugim rozdziale. I w piątym wersecie czytamy, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. I ten piąty werset pokazuje, Bóg przygotował ziarna, wszystko posadził, wszystko przygotował, ale tylko poczekał, aż stworzy człowieka i dopiero w dniu, kiedy stworzył człowieka, sprawił, że to wszystko wyrosło. I pokazuje, prawda, i ten drugi rozdział szczególnie pokazuje, że, że Bóg czekał, żeby to wyrosło. To nie czekało przez miliardy lat, to nie mogło wyewoluować, bo jak coś, co jest tylko zasiane i nie rośnie, może w cokolwiek wyewoluować. To wszystko stworzył Bóg i z całą pewnością stworzył to w 6 dni. A, dziękuję za tę wypowiedź, ale jeszcze chcesz? Bardzo proszę. To odniesienie do Ewangelii Mateusza, dziewiętnastego rozdziału i tych wersetów czwartego i piątego, które były czytane, mi też pokazuje, że... Ale nie były czytane. A, były czytane. Były, czytane. były. przepraszam. <grych> mi też pokazuje, że tak naprawdę w całej Biblii możemy znaleźć odniesienie do, do stworzenia. Że nie tylko te pierwsze rozdziały mówią o stworzeniu, ale tu Jezus się odnosi do stworzenia... I też w wielu innych księgach możemy patrzeć i widzieć ten palec Boży, który stworzył. Mhm. Na, przykład, na przykład w księdze Psalmów. Na przykład w Psalmie 104. Spójrzcie ze mną do Psalmu 104 i odniesienia do jakich dni stworzenia widzimy w nich. No zobaczcie choćby werset drugi. Przeodziewasz się światłością, jak szatą, niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Do któregoż to dnia stworzenia jest to nawiązanie, w którym, w którym stworzono światłość. A niebiosa i nazwał wody nad sklepieniem niebem, a wody pod sklepieniem ziemią. To jest dzień drugi. Tu Od razu w tym wersecie drugi mamy nawiązania do dwóch dni stworzenia. Zobaczcie wersety 5 po siódmy. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Eee Okryłeś ją głębią, jak szatą, wody stanęły nad górami, ustąpiły, gdy się zgromił, rozpierzchły się na głos grzmotu twego. A czego to jest? Jakiego dnia to jest opis? Jeśli ktoś mówi, dlaczego Pan Bóg opisał tylko bardziej dokładnie i szczegółowo dzień szósty, to okazuje się, że w innych fragmentach Pisma Świętego nawiązuje do poszczególnych innych dni, podając pewne szczegóły. Prawda? Wiemy tylko, że trzeciego dnia Pan Bóg zgromadził wody pod sklepieniem w jedno miejsce i się pojawiła ziemia, tak? Ale tu jest opisane na twardych podstawach, wyniesiona z głębiny, prawda? Tak, jakby wyniesiona w górę, tak? Ukazała się. A dalej, werset 7 po 9. Ustąpiły, chodzi o te góry, gdy się zgromił, rozpierzchły się na głos. Chodzi o to, że wody ustąpiły, prawda, i ukazały się góry. Rozpierzchły się na grzmot głosu twego, podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Tak, na marginesie to jest niewiele, to jest nieodległe od tego, jak współczesna nauka mówi, jak kształtowały się góry. Wypiętrzały się, a wypiętrzeniu gór. Z kolei towarzyszyło y, 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 tworzenie się zagłębień w innych, miejscach, y, y, w innych miejscach skorupy ziemskiej. Tylko, że oni rozciągają to w miliony i w miliardy lat, a my rozumiemy, że działo się to na rozkaz Boży. Rozkazał i stanęło. Tak? Działo się w poszczególne dni. Um. Potem werset czternasty mówi o pojawieniu się roślin, nawiązanie do dnia trzeciego. Werset dziewiętnasty o pojawieniu się słońca i księżyca, nawiązanie do dnia czwartego. I werset dwudziesty mówi o, o pojawieniu się stworzeń, istot morskich, nawiązanie do dnia, do dnia piątego. Czy dostrzegamy, że w tym psalmie powtórzona jest sekwencja, kolejność. Pierwsze, pierwszego tygodnia stworzenia? Ale oczywiście to nie tylko psalmy nie tylko psalmy uwielbiają Stwórcę, również Patriarcha Hiob. Patriarcha Hiob, w którego życiu zaszły różne tragiczne okoliczności, utrata bliskich, choroba, nawet no, taka, taki stan bliski śmierci, prawda? Mimo, że był wiernym Bogu człowiekiem i nawet w związku z tym miał pewne wątpliwości i zadawał głośno pewne pytania, zobaczcie, jakie, może przypomina się Wam, jakie pytania zadawał Bogu i w jaką dyskusję tej wszedł z Bogiem. To jest 38 rozdział księgi Hioba, sięgnijmy do niego. 38 rozdział. Rozdział księgi Hioba i tam, no, zobaczmy, wersety na przykład 4 po 7. Gdzie byłeś? To pyta Bóg go. Jakby on wcześniej zadawał pytania, prawda, że nie rozumie, dlaczego go to spotkało, a potem jest odpowiedź. Bóg mu odpowiada. Ciekawe, że tak, jakby odpowiadał mu nie na temat. Prawda? Bo mówi: Gdzie byłeś, gdy zakładałem Ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciąga nad nią sznur mierniczy? Na czym osadzone są jej filary? Kto założył jej kamień węgielny, gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i wydali okrzyk: Wszyscy synowie Boży. Potem o chmurach, jak je stwarzał, prawda? Potem, potem o morzu, jak je stwarzał. A więc na te pytania Hioba. I wątpliwości co do, co do tego, dlaczego go to wszystko spotkało, Bóg w dziwny sposób mu odpowiada. Na co zwraca uwagę w tej odpowiedzi Bóg? No, pokazuje przede wszystkim to, że e, także Hiob nie zna Bożych planów. Bóg miał jakieś plany, które wypełnił wtedy, kiedy on tak naprawdę jeszcze nie istniał e, założył tak ziemię i, i wszystkie poszczególne dni, które stworzył. Pokazuje tutaj swoją potęgę, swoją wielkość, pokazuje też to, że dla wszystkiego, co stworzył, stworzył to w jakimś celu. Tutaj widać, że tak wszystko ma swoje działanie czy księżyc, czy gwiazdy, czy wody, zwierzęta, które zaistniały. Wszystko Bóg uczynił po to, żeby, no żeby mogło służyć tak, sobie nawzajem. Tutaj właśnie widać, że że Hiob próbuje zrozumieć Pana Boga, ale jego potęga, jego mądrość jest tak wielka, że nie jesteśmy my w stanie jako ludzie zrozumieć tych, można powiedzieć, tajników bożych, tak? tego, co Bóg mhm. robił wtedy, gdy jeszcze nas nie było. Dlatego musimy po prostu przyjąć tą wiarą. Kiedy, kiedy Hiob jest zrozpaczony stanem, w jakim się znalazł i nie widzi sensu w tym, co go spotkało, Bóg mówi mu, ja jestem Twoim stwórcą. Tak naprawdę, podając te różne przykłady tych rzeczy stwarzanych, chcę powiedzieć: Ja jestem Twoim stwórcą. Czy dostrzegłeś, żeby w stwarzaniu była jakaś nieracjonalność? Czy dostrzegłeś brak konsekwencji? Czy dostrzegłeś jakiś bezsens? Czy też wszystko było po kolei, ułożone zgodnie z pewnym zamysłem, celem, intencją? Czy widzisz w stwarzaniu, że jestem nieracjonalny? Innymi słowy, chcę powiedzieć, możesz nie wszystko rozumieć, ale jeśli zrozumiesz stworzenie, to wiesz, że ja nie działam bez celu. To jest bardzo istotne, szczególnie kiedy nieraz rozmawiamy z ludźmi, spotykamy się. I oni zadają takie pytanie, dlaczego złe rzeczy trafiają, spotykają, spotykają dobrych. dobrych ludzi? To jest ciekawe, że jak zła rzecz spotyka złego człowieka, no to oczywiście sprawiedliwość społeczna czy dziejowa, prawda? I zawsze jakoś to sobie. Mhm, a czasami tam mówimy, no, a bozia pokarała. No Spotykamy się czasami mhm. z takim powiedzeniem, ale kiedy dobremu człowiekowi dzieje się coś złego. No to w tym momencie my tego nie rozumiemy. A właśnie chyba cała księga Hioba tak naprawdę wskazuje tutaj na to, że, że szatan jest tym, który nas pognębia, który stara się, prawda, żebyśmy my byli nieszczęśliwi, żeby pewne rzeczy nam się, nam się działy. Po to, żebyśmy my odwrócili się od Boga, ale kiedy my wytrwamy przy Bogu, i zresztą jak zobaczymy, jak się skończyła historia Hi Hioba, który wytrwał przy Bogu, prawda, i Bóg mu oddał znacznie więcej niż, niż wcześniej stracił, to Bóg pokazuje, ja jestem ponad czasem. Ja wiem, co jest teraz, wiem, co było i wiem, co będzie w przyszłości. I wiem, że jeżeli teraz cię nie doświadczę, to w przyszłości szatan powie, powie no ale on tobie służy tylko dlatego, że ty mu błogosławiłeś. I ponieważ Bóg jest ponad czasem, to, to postanowił oczywiście po prostu do pewnych rzeczy dopuścić. Zobaczcie, jak, jak Job zareagował, gdy, gdy Bóg odpowiedział na jego wątpliwości, zwróceniem mu uwagi na siebie jako Stwórcę. Jak Hiob raz jeszcze przeanalizował Boga jako Stwórcę, prawda? przemyślał akt stworzenia, to wtedy w 42 rozdziale w pierwszych wersetach mówi do Boga: Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Tu chyba o sobie nawet troszeczkę mówił. Aleć to ja mówiłem nierozumnie, o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiałem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić, będę cię pytał, ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Taka reakcja yy, yy, winna być reakcją każdego, kto zrozumie i, i, i jakby na bazie studiowania osobistego Pisma Świętego i modlitwy rozmowy z Bogiem zrozumie, że Bóg jest Jego stwórcą. Prawda? Kajam się w prochu i w popiele. To jest reakcja człowieka, który przeżywa wewnętrzną pokutę, tak? Skruchę. Um, tak, 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 tak. tak. Tutaj tak przede wszystkim widzimy, że Job osobiście doświadczył mocy Bożej. On coś stracił, ale przez, przez te pytania, które zadawał Bogu, przez odpowiedzi, które uzyskał, mógł osobiście doświadczyć, kim jest Bóg i jaki jest. I, i tak samo jest czasami w naszym życiu, że, że Pan Bóg coś robi tak, czego my nie rozumiemy. Ale robi to po to, żebyśmy mogli właśnie jeszcze lepiej zrozumieć, kim On jest i jaki On jest. Żebyśmy mogli właśnie osobiście doświadczyć tej mocy i potęgi Bożej, tak jak doświadczył tego Job. I żebyśmy właśnie mogli powiedzieć, że y, tylko ze słyszenia, tak, może słyszeliśmy o Bogu, ale teraz nasze oko ujrzało Go, ujrzało Jego działanie, Jego miłość, doświadczyliśmy tego, jak wielki i potężny jest Pan Bóg. Może jeszcze pozwolę sobie dodać, bo moim zdaniem tutaj ten tekst, one też powinny zwrócić naszą uwagę na zbawczą osobę Chrystusa. Dlaczego? Bo czytamy, że Chrystus jeszcze przed założeniem świata został przeznaczony za nas, żebyśmy my mogli żyć. Kiedy Bóg stwarzał świat, wiedział o tym, że ten świat zgrzeszy i zanim go stworzył to już przygotował plan ratunkowy. Przygotował, rachunkowy. tak, plan. I to, jest, I to jest coś niesamowitego. To trochę tak, jak ja bym się zdecydował na dziecko, mając świadomość tego, że to dziecko będzie, będzie chorowało przez całe swoje życie, ja będę musiał to oglądać, a później będę musiał oddać zdanie, nie wiem, będę musiał oddać swoją nerkę czy swoją wątrobę, żeby to dziecko mogło dalej Ale żyć. Ale zauważcie, że ludzie robią, że, 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 że ludzie, no w końcu stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, też zachowują się y, 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 podobnie, też działają planowo. Chodzi mi o ten element planowy, prawda? Zobaczcie, jak architekt tworzy budynek, to od razu przewiduje w nim wyjście ewakuacyjne, prawda? Budynek jest nowy, ale na każdym piętrze znajdziecie plan ewakuacji. Tak? Na wszelki wypadek. Budujemy coś nowego, chcemy, żeby trwało jak najdłużej, ale gdyby miało się coś stać, jest droga ucieczki i wyjścia. Bóg tak samo, stwarzając świat, Przewidział na od razu na początku, prawda? Co zrobi, jeśli pójdzie to w niewłaściwym mhm. kierunku. Da swego syna. Ale y, y, spójrzmy również na y, króciutko, dosłownie, y, parę zdań na temat y, stworzenia u proroków. Tutaj tylko y, z braku czasu z, 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 zwrócę uwagę na Izajasza, który w 45 rozdziale, 18 wersecie napisał. Bo tak mówi Pan, stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył Ziemię i uczynił ją. Utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan i nie ma innego. Bardzo ciekawe, że u proroków, zwłaszcza u Izajasza, to wspomnienie Boga jako stwórcy jest połączone z takim stwierdzeniem, czy widziałeś innego Boga, który by coś takiego potrafił zrobić? Nie. Tylko ja jestem stwórcą. Jeszcze Izajasz nawiązuje do proroczego również aspektu. Tylko ja przepowiadam przyszłość, tylko ja ją znam, tylko ja stwarzam. Tak? Tylko ja jestem Twoim wybawicielem. I teraz ten fragment mówi o tym, że Bóg stwarzając Ziemię stworzył od razu na mieszkanie. Astronomowie, znawcy przestrzeni powiedzieliby nam, że tak naprawdę Ziemia ma wszystko dokładnie w odpowiedniej ilości i mierze, żeby mogło tu zaistnieć życie. Prawda? Że życie mogło gdziekolwiek zaistnieć, z planet nam znanych, które jakoś tam badamy, to mogło zaistnieć tylko tu. Odpowiednia ilość tlenu, odpowiednia temperatura, będąca efektem odpowiedniej odległości od Słońca. Każde wachnięcie spowodowałoby, że nie bylibyśmy w stanie tu egzystować. Bóg dokładnie wszystko przygotował. Braknie jednego z tych elementów i już nas nie ma. Tak? Bóg dokładnie wszystko zaplanował. I ostatnie myśli dotyczą stworzenia w Nowym Testamencie. Z księgi Apokalipsy już wspominaliśmy. Może jeszcze jakieś fragmenty z Nowego Testamentu, które wskazują, i, i, i również z Mateusza Ewangelii czytaliśmy słowa Jezusa, prawda, który potwierdzał swoją wiarę w opis biblijny stworzenia pierwszego i drugiego rozdziału. Kto się uważa za wyznawcę Chrystusa, winien naśladować go w wierze w autentyczny przekaz, prawdziwy opis stworzenia pierwszych rozdziałów, w pierwszych rozdziałach Biblii. Ale czy jeszcze inne fragmenty mówią nam o stworzeniu? Odwołują się do niego, nawiązują? No na przykład w dziejach apostolskich w XVII rozdziale. Co tam jest? Wersety od 22 do 28. Tutaj Paweł jest na Areopagu i przemawia do, do mężów ateńskich. Tak? I, I tam nawiązuje też do stworzenia. Tam widzi wielu różnych bogów, których no. oni mają. Ale jest, mają też pomnik, gdzie jest napisane Nieznanego nieznanemu Boga. Bogu. Tak. I, I tutaj nawiązuje właśnie, że ten nieznany Bóg, którego może się nie, jeszcze nie poznali, to jest Bóg Stwórca, ten, który dał im życie, ten, który troszczy Aha. się o nich każdego dnia. I tutaj właśnie nawiązuje do, do, do Boga Stwórcy, do tego, który stworzył w ogóle cały ten świat. I, napis, i mówi też tutaj tak pięknie, że, że ten Bóg, on nie jest przecież daleko od was. Czyli chce pokazać, że, że z, tak on nie jest tak może odległy jak ci inni bogowie z kamienia czy tam z innych rzeczy, których sobie wymyślili, ale on jest Bogiem, który pragnie zamieszkać w ich sercu. Jest Bogiem, który jest tak blisko na wyciągnięcie dłoni. Jest tym, którego mogą się uchwycić, u którego zawsze mogą szukać pomocy i schronienia. Także Paweł również pokazuje, Tą niesamowitą głębię Bożej miłości jako Boga Stwórcy. Dziękuję Wam bardzo. Musimy się już zbliżać do końca, dlatego zamknę jednym fragmentem znowu z Księgi Apokalipsy nasze dzisiejsze studium. Ale bardzo dziękuję za tę myśl, którą przytoczyłaś z dzieła Apostolskich: że Bóg chociaż jest Stwórcą, chociaż uczynił rzeczy, które przekraczają nasze wyobrażenie. Tak? To nie jest daleki od każdego z nas. Jest blisko, jest na wyciągnięcie rąk złożonych do modlitwy. Tak? I słyszy nas, i chce tego kontaktu. I księga Apokalipsy raz jeszcze odwołuje się do Boga jako stwórcy i mówi, że zbawieni będą oddawać Bogu chwałę za dwie, zwłaszcza za dwa dzieła Boże. Za zbawienie. Ale też, jak mówi czwarty rozdział Apokalipsy, werset jedenasty, za stworzenie. Godzien jesteś, panie Boże, nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ? Ponieważ ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone i zaistniało. Stworzenie i zbawienie to dwa powody, dla którego niebo zbawieni przez wieczność będą oddawali Bogu chwałę. I myślę, że i my jesteśmy, moi drodzy, do tego właśnie wyzwani. Pomódlmy się na zakończenie z tytusem. Święty, wspaniały Boże Ojcze Nasz, Stworzycielu nieba i ziemi. Panie, Ty nas cudownie ukształtowałeś, stworzyłeś cudowny świat i Ty nas ukochałeś i dziękujemy Ci, Panie, za to i chcemy Tobie służyć i jako Twoje dzieci chcemy być tacy jak Ty. Prosimy Cię, Boże Ojcze, o to, abyś, abyśmy zawsze odczuwali tę Twoją bliskość, Twoje działanie w naszym życiu. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś, abyś Ty nas zawsze prowadził przez problemy, tak jak Hioba i żebyś, żebyśmy, Panie, na końcu mogli, mogli zawsze wytrwać przy Tobie, aby Tobie oddać. Cześć i chwałę za to, jak cudownym jesteś Bogiem. O to wszystko prosimy i dziękujemy w najdroższym imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 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 Dziękuję Wam, drodzy, za udział w naszym dzisiejszym studium, a naszych widzów zapraszam za tydzień na kolejne studium.